Tak, Amalia jest zapisana do polskiej szkoły w soboty. Dużo rodziców się pyta, to jaki jest sens tego zapisywania, chodzenia do szkoły, mieć dual program i zapisywać jeszcze ją w soboty do polskiej szkoły. Różnica jest bardzo wielka, dlatego że szkoła sobotnia jest takim super dopełnieniem, w moim przypadku, super dopełnieniem tego, co Amelia ma w normalnej publicznej szkole. Tam w sobotnich szkołach uczy się tradycji polskiej, to jest zupełnie coś innego. Ma kontakt ze swoimi starszymi znajomymi z okolic, wiadomo, bo wszyscy mają dostęp do polskiej szkoły sobotniej, nieważne czy ty mieszkasz w Linderhest czy w innej dzielnicy. To jest też bardzo duża różnica. Ale tam jest uczona tradycja, polskie święta, mamy jasełka, mamy Wielkanoc. Tego w publicznej szkole, każdej publicznej szkole nie ma. Nie ma tej, załóżmy Polacy, mamy tą swoją religijność, religijne święta katolickie. W publicznej szkole tego nie mamy. Żadne święta praktycznie w publicznej szkole, jakieś katolickie, nie robimy religijnych jak to, świąt. Więc dlatego puszczam ją na sobotnią szkołę. A szkoła publiczna od poniedziałku do piątku, którą mamy, jest zupełnie innym. Tam są uczenie podstaw, czytania, pisania, matematyka. Tak samo jak w programie angielskim, tak samo w programie polskim. Dlatego jest rozdzielenie dla mnie takiego. Tak, że tak naprawdę ta amerykańska szkoła daje podstawy temu dziecku uczyć się polskiej tradycji, bo daje jej taki język polski, że ono naprawdę może korzystać z tego, tak? No to są wielkie podstawy do tego, żeby ona się jeszcze bardziej rozwijała. Mówię, w zależności kto ma jakie predyspozycje dla własnego dziecka i jaką przyszłość sobie w głowie wymyśla dla swojego dziecka. Ja bym chciała, żeby moje dziecko pisało, czytało, było naprawdę bardzo komunikatywne w języku polskim, dlatego jestem bardzo zadowolona z dual program. A sobotnia szkoła bardzo chce to, czego ja jej w domu nie nauczę, tradycji, świąt, nie wiem, 3 maja, którego ja się uczyłam w Polsce w szkole, to wszystko w sobotniej szkole jest. Czyli szkoła sobotnia jest bardziej pod względem dla mnie prywatnie tradycji, utrzymania tradycji i takich świąt polskich, nauczenia historii. Historii Polski, czego w publicznej szkole nie mamy w danym momencie, no bo uczymy się, mieszkamy w Ameryce. Że tak naprawdę to jest po prostu dopełnienie. Programy dopełniają się. Dopełniają się i jak najbardziej nie mówię, że poczekałam przez kindergarten, poczekałam, nie zapisałam jej od razu, bo chciałam zobaczyć, jak będzie działał dual program. Więc pierwszy rok w sobotniej szkole Amelia zrobiła skip, a w tym roku zapisuję ją, bo sądzę, że te dwa programy naprawdę super się dopełniają. Jeżeli ktoś ma czas sobotni spędzić, żeby dzieci wozić do sobotniej szkoły, super dopełnienie. Jeżeli nie, można, mówię, tu mamy za darmo, jeżeli ktoś chce tylko puszczać do sobotniej szkoły, to jest jednak duża różnica. Macie, mówię, tu macie od poniedziałku do piątku, już macie ten cały program super złączony, gdzie dziecko uczy się mówić, czytać i pisać po polsku. Chcecie, możecie zrobić skip sobotnią szkołę, ale mówię, te dwa programy naprawdę super się dopełniają. Przedstaw się jeszcze raz. Nazywam się Justyna Ornowska, jestem szczęśliwą mamą Amelii, która uczęszcza do dual program w Linderhurst Daniel Street School.